No, to mnie Sara zatwiła znowu, bo w ogóle przed chwilą zakończyliśmy i ona no bardzo ładne kwiaty dostała. Mówię, nie mogłaś powiedzieć tego w, w nagraniu wcześniej. Ach, no trudno, ale o tym było w ostatnim odcinku. A dzisiaj, dzisiaj co? Dzisiaj znowu spróbujemy poprawić wam dzień naszymi małżeńskimi. Rozmowami na różne tematy, które po prostu nam przychodzą do głowy. I to jest właśnie ten moment, w którym temat przyjdzie do głowy. Sara, o czym będziemy rozmawiać? No nie wiem, czy będziemy rozmawiać o tych pogrzebach? Nie. O tych postach? Nie. Czy o tych prezentach walentynkowych? Prezent walentynkowy. Dobra. Ja nie wiem teraz, bo nie widzę komentarzy, więc nie wiem, czy ktoś zgadł. No tak, bo dosłownie 10 sekundy przerwy. Ale w tym momencie, no? jak ktoś zgadną, to będzie miał życie satysfakcji. To stanie talon. Taki tak. talon, jak y, był w kancelarii y, McVeigh i Żelazny McVeigh w wiem, książkach Remigiusza było. Mroza. Nie pamiętam. No talon na... Balon? No między innymi. Mm -hmm. ja ktoś, jak ktoś na serię z chyłką, to to na pewno wie i napisze w komentarzu. Prosimy nie powstrzymywać się od pisania. I uwaga, ci co będą czytać komentarze, będzie tam niecenzuralny. Tak. No to Edwin dał mi prezent na walentynki, mimo że mówiłam, że nic nie chcę. I ten prezent, co mi dał, to było coś, co chciałam, ale nie chciałam teraz dostać, bo stwierdziłam, że to jest za drogie, za drogie i poczekam sobie, nie wiem, do jesieni na jakiś tam Cyber Monday, czyli taką promocję, która jest po Black Friday, po czarnym piątku i dotyczy różnych tam elektronicznych rzeczy, więc już się domyślacie, że to jest coś związane z, z elektroniką. Się, cyfrowym. Cyfrowym, dokładnie tak. I była to, dostałam grę, ale to nie były Simsy. Aha, i dlatego ja powiedziałem w ogóle w tamtym odcinku, że chciałem tak utrudnić mm. i miałem powiedzieć, że aby utrudnić, to, na, to powiem, że to nie była żadna z dodatków do Simsów. Ale tak. mówię, pewnie ktoś napisał w komentarzu, że Simsy dostałeś. No, to by było też trochę bez sensu, bo jak ktoś leci świat Simsów, to wie, że teraz będzie duży kolejny dodatek za dwa tygodnie, całe, więc byłoby bez sensu dostawać to na walentynki. Znak, znowu mam bardzo dużo gestykuluję. Um, tak, więc dostałam grę Hogwarts Legacy. Mhm, a jedno mówisz po polsku, a drugie po angielsku. Oh, a jak się mówi? Chyba się mówi jakoś tak, Hogwart, tak, jakoś. okej, nieważne. To czyli mam powiedzieć dziedzictwo Hogwartu. O, właśnie, dobrze. Tak się też tłumaczy, prawda? Nie wiem, jak się tłumaczy. No tak. Niektórzy mówią, że to jest gra Harry Potter, ale to nie jest gra Harry Potter. Dobra, pominiemy sobie wątek w ogóle, wiesz, kontrowersji wokół tego. Tak, bo ja przez jakiś pierwszy tydzień grania się zastanawiałam, czy jestem złym człowiekiem. W końcu stwierdziłam, że. Że jestem i mam to gdzieś. Tak, i że. Już się 30 prawie lat zastanawiałam, będąc w organizacji, czy, czy jak założę to, czy tamto, to będę złym człowiekiem stwierdziłam, że już mi wystarczy. Dokładnie. I teraz tak, w ogóle z grami to jest coś, o czym też chciałem rozmawiać. I później do tego nawiążę o. Czy gry to marnowanie czasu? Tak, dokładnie. I nawiążę do pewnych rozmów, które one się w pracy odbywały. Dobra, a ty sobie opowiada o swojej grze, ale tak zwięźle, bo nie wiem, czy są to fani w ogóle. Tak, w ogóle nie wiem, czy to są fani samego grania. Tu pewnie ty zaraz nawiążesz do tego, że niektórym się może wydawać, że granie to jest strata czasu, i w ogóle można by w tym czasie, nie wiem, na przykład... No, przeczytać książkę. Yy, ja, przeczytać książkę. Można by poskładać ubrania w szafce. albo Uprasować. Po, uprasować, kołdrę uprasować. Tak, no ale dobre. Ja lubię grać w gry, chociaż oczywiście nie gram w niej jakoś maniakalnie nie powiedziałabym tak. I, I Hogwart, przepraszam, Dziedzictwo Hogwartu jest pierwszą taką grą, nie wiem, ona ma jakąś taką swoją nazwę. Um, nie, an, to do, będzie więcej serii? Znaczy... Nie, nie, nie. Chodzi mi o typ grania, że, że sterujesz swoją postać, a reszta jest tak postaci, nie, którymi nie grasz. Ale to ma jakąś swoją nazwę taką fachową, bo tak widać nie jestem specjalistą w grach. Do tej pory grałam tylko w Simsy e, i czasem z Edwinem w jakieś takie Jatyki e, UFC. <laughs> Albo włóczki. Więc tak, Więc tutaj bardzo się napaliłam na tą grę, która się właśnie ma dziać jakby w uniwersum Harry'ego Pottera, czyli mamy Hogwart szkołę, ale wszystko dzieje się około 100 lat wcześniej, bo dokładnie w 1875 roku e, tworzycie swoją postać obojętnie jaką, nam na się nazywacie, wygląd i tak dalej. E, no i trafiacie do Hogwartu jako tam 11-latek. Na piąty rok od razu. I nie wiadomo dlaczego, to już jest jakby w waszej wyobraźni. Czy dlatego, że jesteście tacy super, super mądrzy, ale na przykład wychowywaliście się u niemagicznych ludzi, czyli u Mugolów i dopiero teraz was odkryli. Czy też może jesteście wtyką z Ministerstwa Magii, bo też jest taka teoria, że trochę to zbyt podejrzane, że ty tak, tak będziesz walczyć, tam z innymi osobami jako piętnastolatek. No bo jest cała tam historia, że jest. <laughs> Edwin przysypia. To e, Rebelia uruchomiła. No. Reberia. <głos> reberia. <głos> Kaloryfer. Rebelia goblinów, którzy zdobywają moc i chcą zniszczyć czarodziejów. No i ty będziesz z nimi walczył, i przy okazji odkrywasz tam e, źródła mocy i sprzed tam 400 lat e, taką intrygę. No nie chcę tu zdradzać spoilerów, ale poza tym, że jest cały ten wątek. <laughs> jak to się mówi? Fabularny. No to jeszcze masz cało, całe te wszystkie, wszystkie wydarzenia, które są normalnie w Hogwardzie. Czyli e, przydzielenie do domu, chodzenie po tym zamku i to jest super. E, uczestniczenie w lekcjach, machanie różdżką, latanie na miotle i to wszystko jest, jest mega. Bo sama. Tak. Ach sorry, wybaczcie. Bo przeszłam tę grę. Sara przeszła <laughs> grę, dziękuję bardzo. My się, my chciałem w ogóle ten temat Dzisiaj miało być o walentynkowych prezentach. No, no mówię o moim walentynkowym prezencie. Ja to sara opowiada. Tak w że... ogóle mieliśmy bardzo romantyczne walentynki, bo mówiłam Edwinowi nie kupuj, nie kupuj, a on jakoś to tak sprytnie zrobił, że byliśmy u mojej babci czy tam gdzieś i on to jakoś zdalnie zainstalował na PlayStation, nie wiem w tak. ogóle jak. I wchodzę i on mi daje pada, tak jakby mi dawał, nie wiem, jakieś dziedzictwo, jakieś trofeum, coś tam. I no. ja i mnie nie ma, bo ja ponieważ nie grałam w takie gry, to miałam naj, najpierw straszny problem z używaniem pada, bo w Simsach nie używa się tylu przycisków naraz. No tu się wszystkie kombinacje... A tu na, tu wiecie, trzeba zap... No, tak, ja to zrobiłem tak w taki sposób... No i nie miał romantycznej nocy potem. No trudno, <noise> wiele było innych romantycznych nocy, ale ja to zrobiłem w taki sposób, że da się zdalnie to zainstalować, że ty nawet nie wiesz kiedy... I po prostu jest zapłać, kup, i zainstaluj na konsoli, i pyk. Mm. I to zrobiła. No nie spodziewałam się tego, bo jeszcze mu, mówiłam parę razy, żebyś nie kupował. Czasem nie, i wiesz, jak ty rano wychodziłaś, czy tam wieczorem coś sobie robiłaś Simsy poprzedniego dnia, to nie widziałaś tego. No nie. Więc to musiałem dobrze zorganizować. Pyk, pyk, pyk zorganizowałem. No i ten. I w ogóle to byliśmy na spacerze. No, to prawda. To prawda. I pamiętasz, że ja powiedziałem, Sara, bierz tutaj, ja muszę kupę, ja muszę szybko do domu? No coś było To tak kłamałem. Teraz, 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 zarze... Sara. Z tobą w tych przypadkach to nigdy nie wiadomo. To ja nigdy nie wiadomo, ale ja, ja wtedy kłamałem, bo ja musiałem szybko pójść do domu i musiałem jakąś tam sobie ściemę żeby się upewnić, że to mi się tam zainstalowało i że wszystko jest okej. Okay. Mhm. No to, 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 sprytnie zrobiłeś. Tak, w ogóle instynizacja była taka, że jak Sara wróciła, to ja oczywiście w toalecie, żeby nie było, no nie? To, to się <grym> sprawdzi. Ale, ale udało Ci się, bo miałam wtedy dzień i. No, Luna kicha. Tak. Ja, miałam dzień i to, że mogłam sobie usiąść na fotelu i się zająć tym graniem, odciąć się od problemów w rzeczywistości, to było bardzo fajne. No właśnie. I teraz o zasadności grania. Mhm. Masz zasadności. No ty masz większe doświadczenie znaczy, w graniu. Wiesz, ja, ja w graniu. Ja czasem ja. sobie lubię pograć, oczywiście. No nie wiem, jakbym wziął Twoje Simsy i czas grania Simsy, to nie wiem, czy tak dużo. Nie, no dobra, żartuję. Chodzi mi o to, że e, granie w gry wiele osób uważa za zmarnowany czas. Dlaczego? I tutaj na przykład taka sytuacja z naszej pracy, pojęte na nastąpkiem sobie gadają. Mhm. To jest rano. Tam jeszcze w zasadzie ten początek pracy i wchodzę do kuchni, słyszę, jak ona mu tłumaczy, że to jest bardzo czasu i że można wiele innych rzeczy porobić. A ja taki przychodzę, czy to było rano? Już nie będę taki trochę zaspaną, a nie, ma do pierwszej, no wiesz, ja to jest do pierwszej w nocy wczoraj grałem, bo to. Się... I w ogóle rozbiłem całą argumentację, bo, no bo to wiesz, ja, ja grałem, ja, ja miałem być przykładem, co nie gra, a tutaj byłem przykładem, co gra. Ale ja mam tak, że na przykład jak sobie mam fazę, jakąś grę przechodzę, no to wtedy więcej czasu na to poświęcam. Ja potem poświęcam, a potem nie gram przez miesiące, w ogóle nie ruszam. No tak, jest tylko jeden na przykład sposób na granie w Sims, czyli grasz na okrągło przez trzy tygodnie, po czym nie grasz przez pół roku. A potem, no nie wiem, no, być może niektórzy grają non stop. Być może. Ale teraz tak, co wy o tym sądzicie? Powiedzcie, czy granie w gry komputerowe to jest strata czasu? Ja na przykład powiem, że dla mnie to jest taki sposób na trochę odmużdżenie, trochę, ale no taki resecik po jakimś męczącym dniu, tygodniu, trochę ucieczka do innej rzeczywistości, ale no spoko, przecież nie przenoszę się do świata magicznego czarów i magii, tylko <grym> dlatego, że gra w grę. No, wiesz, nagle nie myślę, że w życiu staje się nieśmiertelny, bo, bo tam mam niezliczoną liczbę żyć. No to nie. Niektórzy mm -hmm. tak uważają, że jak ty będziesz grał w gry, to cię coś, yy, to, to nie wiem, się zmieni. Myślę, że głowie. granie w gry pod takim kątem resetowania się odpoczynku są znacznie zdrowsze niż na przykład uciekanie w alkohol. To fakt. Przyznaję, masz rację. Taka kontrowersyjna opinia, bo nikt nie powie, oda pije się tam, nie wiem. Wieczorem, żeby się zrelaksować, to nikomu nie przeszkadza, nie? Ale ja sobie na przykład, bo włączę grę i sobie, nie wiem, zrobię misję w tam Harry Potterze, czy sobie tam pogram chwilę w Simsy, żeby przestać myśleć, bo ciągle myślę. To jest nagle, o Boże, marnowanie czasu, nie? Ale też, tu też chciałam pociągnąć to, że te gry naprawdę teraz, już nie mówię o jakimś tam, nie wiem, Mariusz, sobie po prostu przechodzisz, żeby się wyłączyć, ale one, one naprawdę, tak jak ty grałeś Horizon. Ta fabuła i ja po prostu patrzyłam jak Edwin gra. Bo to była taka, taka gra, że jakby powstał nie wiem, jakiś serial, bo film to myślę, że za krótko. Serial już jest w produkcji, A, No właśnie. Zobaczyć. Niestety na Netflixie. <laughs> Ale zanim zrobią, to może ten. No to znowu sobie wykupimy Netflixa, bo no. jesteśmy w teamie, co teraz nie ma Netflixa. Uh. Proszę bardzo, no mów. No. Ale chodzi mi o to, że, że często nie tylko w kontekście gier, ale na przykład właśnie filmów czy seriali uważa się, że one są jako wytwór gorsze niż książka. Że książka z zasady ma być lepsza. I ja to mówię jako osoba, która czyta myślę, że sporo książek. No, w, w tym roku ma, przeczytałam już 12, więc mamy, mamy marzec. I, przez, I czytam różne książki i uważam, że film, serial, nawet gra może być lepsza niż książka. Może. Na przykład taki insta-serial Ej. mamy ginekolog. O weź przezec, <laughs> w ogóle musiałaś. O, Musiałam. Ch chodzi o to, że e, oczywiście oceniamy te wszystkie książki i tak dalej, i inne dzieła bardzo subiektywnie. No, ale są pewne jakieś tam kryteria i czasem no po prostu to, że coś jest napisane nie znaczy to, że to jest lepsze niż coś, co zostało wytworzone, no nie wiem, komputerowo na przykład. No, no właśnie, bo wiesz co, tak sobie teraz pomyślałem, że jest no, bardzo dużo osób, dla których istnieje tylko świat no, telewizji i filmu. Nie istnieje dla nich świat książek. Prawda? Nie, nie czytają nic. Raczej osoby, które czytają, to jednak sięgają po rozrywkę w formie filmów i seriali. Więc raczej rzadko jest tak, że ktoś w, w ogóle ale i mamy już dwie grupy, która tylko ogląda, mamy grupę, która ogląda i czyta, ale jest jeszcze grupa, która y, gra, czyta i ogląda, ale jest też grupa, która gra i ogląda. <śmiech> <śmiech> ale dobra, do czego zmierzam? Bo to, to, to tak trochę trochę specjalnie, a trochę przypadkiem mi teraz tutaj wyszły takie, takie zbiory osób, że Wiesz, wiele osób mówi, że no, gry to są głupie, bo nigdy nie grają. No tak, właśnie. I, i wypowiadają się tylko dlatego, że no, bo tam dzieciak se strzelał w jakąś grę i nie będę. I to jest głupota. I teraz tak, żeby nie było, no każdy ma prawo do swojego zdania i chętnie jak napiszecie w komentarzach, to to, to przeczytamy i tam sobie pogadamy. Ale no trochę uważam, że też takie zamknięcie się i pozbawianie się Takiego rodzaju rozrywki, no, no nie wiem, trochę ogranicza horyzonty, bo świat gier ma wiele fascynujących fabuł, historii. Dylematów moralnych w dzisiejszych. Dylematów czasach. moralnych, tak. Różne, różne zakończenia są, wiadomo, co innego jest, no, 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 no nie wiem, z jakiegoś sapera czy Mario czy coś tam, ale ty, jak na przykład grałeś w Wiedźmiea, tam były różne zakończenia, w zależności od tego, co ty w trakcie na decyzję podjąłeś i no, jakby ktoś tak. chciał zmienić, to nagle się musisz cofać, nie wiadomo ile, no nie? Ile godzin. I, I wiesz, i oczywiście nikt nie ma obowiązku wiesz, grać w gry, żeby sobie tylko poszerzać horyzonty. No nie oczywiście, no nie. Tak samo nikt nie ma obowiązku czytać książek i raczej filmy to wszyscy oglądają. Mm. Tak mi się wydaje. A jeszcze a propos horyzontów, ja na przykład też postanowiłam poszerzać swoje horyzonty i no. na takim por portalu lubimy czytać, to tam można oceniać książki, takie biblioteczkę internetową Taki swoją robić. Taki trochę. Mm -hmm. No. Tylko dla książek. Tak. I oni na przykład mają co miesiąc wyzwanie i rzucają temat i dają propozycje książek. Na przykład w zeszłym roku to była, przeczytam książkę, która jest tam nominowana do ich plebiscytu za tam książkę tam roku mm -hmm. 2022. I ja sięgnęłam po książkę, którą bym normalnie nie sięgnęła. To razem zaczęliśmy? Nie, ja lekcję chemii czytałam a, wtedy. A dobra, bo, myśli, bo, bo też było z tego, co słuchaliśmy w podróży. Tak, ale tam nam lektor nie pasował. No nie pasował. Ale zresztą książka też mi nie... Woj, Wojciech Chmielarz to był autor... I to książka, która była. No, jakoś nam nie, nie weszła. No, no, tak, nie weszła totalnie. No, jeden rozdział, drugi, trzeci, mm, zaginięcie, coś tam, nie pamiętam. No, ale ty zaczęłaś mówić o tym pozytywnym zaskoczeniu, tak? Tak, i nie mogłam się oderwać po prostu od tej książki. Ja na przykład teraz jest y, na marzec, bo idzie wiosna, że przeczytam Tomik poezji. I uważam, że to jest fajne, że, że nawet jeśli wymaga to trochę intelektualnego wysiłku, bo czasem wymaga, czasem się sięga po coś, czego się normalnie nie robi i to może być trochę trudne, to jednak potem nawet jeśli coś się nie podoba, to jest taka satysfakcja, że ja się nadal rozwijam. I myślę, że dlatego warto próbować. Ty się ostatnio ze mnie śmiałeś, że mia miałam na HBO zaczęty y czarnoksiężnik skrajny ostet. Nie, w życiu to nie byłem ja. To ty byłeś. Nie byłem ja, może inny mężczyzna. Okej, okay, mój inny mężczyzna, dobrze. Ten alternatywny. A, no, nie dawaj. skończyłam jeszcze, ale. Z tym mężczyzną? Z tym mężczyzną, nie, z tym filmem, bo on jest jednak już stary, ale chcę go skończyć, żeby właśnie wyważyć swoje horyzonty i zrozumieć pewien ewenement, bo to, że on tam wtedy powstał w tych latach 30., to to potem wpłynęło na całą. po kulturę. kulturę. Tak. Dobrze, przypomniałem sobie, troszkę masz rację. Byłeś jednak ty. To byłem ja, ta osoba, o której mówisz, natomiast nie śmiałem się z ciebie, tylko się zapytałem, co ty oglądasz, i ty powiedziałeś to, a ja powiedziałem, a dlaczego? I ty powiedziałaś, to tyle, to nie jest, że ja się wyśmiałem. Okej. Okay. Zupełnie nie, to, to muszę na swoją obronę powiedzieć. No cóż. Nasi drodzy słuchacze. Nie ma obowiązku grać, grać czytać, oglądać. W ogóle nie ma obowiązku nic robić. Dokładnie. Kiedyś powiem Wam skąd nam się wzięło to powiedzenie, bo nie ma obowiązku czegoś tam robić. To jest ciekawa historia. Czy teraz nie? Nie, to może być osobny odcinek. Wręcz tak. Wręcz tak. Powiedziałem to tak, bo to tak niepoprawnie, wręcz tak. I powiedziałem to jeszcze być raz. Być może, że nie. Być może, że nie. Właśnie powtórzyłem, żeby to usłyszeć, co powiedziałem, i że się, żeby się nad tym zastanowić. I stwierdzam, że nieważne. No, dokładnie. Drodzy nasi słuchacze, napiszcie nam w komentarzach, co wy sądzicie o graniu w gry, o tym, czy czytacie książki, czy gracie, co wam to daje i dlaczego to robicie, albo dlaczego tego nie robicie. Podzielimy się. Z wami swoimi podzieliliśmy się z wami swoimi odczuciami, wy się podzielcie swoimi. A my teraz skończymy naszą audycję i do zobaczenia w naszych mediach społecznościowych może, tak? Do zobaczenia. Ale do usłyszenia już w następnym odcinku. Cześć!